Czy uważa pan, że głównymi tematami, jakimi powinna się zająć minister zdrowia, to walka z alkoholem na stacjach? Nie. Uważam, że to jest pseudotemat. Zastępczy. Z tego, co sprawdziłem, nie ma żadnych statystyk, które wskazywałyby na to, że wypadki, które są powodowane na ulicach, mają związek z ilością alkoholu spożywanego na stacjach benzynowych. Nie ma żadnych statystyk. Dobry wieczór ponownie. Pan Ryszard jest bardzo nieostrożny. Panie Ryszardzie, po co pan mówi, że na stacjach benzynowych się pije alkohol, który się kupuje? Ludzie zwykle nie piją tam w tym miejscu, tylko zabierają. A jeśli pan uważa, że pije, to może się pan wygadał, że pan tak robi. To trzeba odczekać trochę i tam odjechać kawałek, żeby nie było potem jakichś nieporozumień. Chodzi o to, żeby zakazać sprzedaży. Bo pić w miejscach publicznych to tak czy owak nie wolno. No chyba, że pan to może wszystko. To jest program Polityka na deser w telewizji w Polsce 24. Stanisław Janecki, niezmiennie ze mną. Krzysztof Fezet, raz jeszcze dobry wieczór państwu. Bardzo mnie ta logika pana Ryszarda nie zaskakuje i zaskakuje jednocześnie. Zaskakuje mi, że można być posłem na Sejm i opowiadać takie, no, że tam banialuki, a jednocześnie nie zaskakuje, bo to jest pan Rysiek. W przypadku pana Ryśka wszystko jest dozwolone, a nawet to, co nie jest dozwolone, to też jest dozwolone, gdyż panu Rysiowi zwykliśmy wybaczać wszystko. Za tą myślą pana Ryszarda, iż nie ma statystyk, że ci, co kupują i piją na stacji, robią więcej wypadków, oczywiście można się z tego śmiać, ale no, ani ci kierowcy, którzy wypili i spowodowali wypadek, już na ten temat się raczej nie wypowiedzą, ich ofiary tym bardziej się nie wypowiedzą. Więc pan Rysiek, tak zdaje się, w tym swoim liberalizmie już dostał takiego kręcioła poważnego, tam już nic go nie interesuje, tylko tak jak powiedziałeś, no tam, a ci, bo to idzie w parze z tym, co mówiłeś o tym, że jak ktoś jest głodny, to tam niech, przepraszam, niech umiera z głodu, no widocznie był zbyt mało zdolny albo zbyt mało ryśkowaty, żeby sobie w życiu poradzić. Ale ja myślałem, że tankuje się, żeby dalej jechać, a pan Rysiek twierdzi, że się tankuje, ale wewnętrznie. Tak, chyba tak, ale on twierdzi, to teraz ja użyję twojego ulubionego zwrotu, jest jeszcze gorzej, gdyż pan Ryszard Petru twierdzi, że jeśli stacje benzynowe w Polsce przestaną sprzedawać alkohol, to uwaga, upadną. O! Upadną. Nie będzie ani jednej stacji. Na samym paliwie nie ujadą. A zdaje się, że pan Rysiek uważa, że obok paliwa tam sprzedawany jest tylko alkohol. Tam te wszystkie hot dogi, tam inne, że tak powiem, gadżety, słodycze. To jest nieważne. I powiem panu Ryśkowi jedną rzecz. Znowu pan czegoś nie sprawdził, panie Ryszardzie. Ponieważ generalnie Unia Europejska zaczyna walczyć z tym alkoholem na stacjach benzynowych. Na przykład w Niemczech można kupić na stacji benzynowej, sprawdziłem, znaczy nie osobiście, ale w sprawdzonych źródłach, można kupić do 100 gram alkoholu powyżej 14%. Czyli tak zwaną małpkę. Czyli tak zwaną małpkę i koniec. I więcej nie sprzedadzą. U nas nie ma żadnego limitu. Można wynieść pół stacji. We Francji alkohol jest sprzedawany na stacjach benzynowych tylko do godziny 18. Od 18 do 8 rano już nie jest sprzedawany. I w bardzo wielu krajach jest ten na przykład nocne ograniczenie lub dodatkowo jeszcze nie tylko nocne, ale takie, żeby stacje benzynowe przy autostradach nie mogły tego sprzedawać. Właśnie po to, żeby jakiś tam przysłowiowy Rysiek, nie mówię teraz o panu Ryśku, tylko jakiś tam Rysiek. Od razu, żeby nie wlał, bo jak wleje, ruszy 200, no to skosi, prawda, trochę więcej niż by skosił na jakiejś bocznej drodze. Nie wiem, czy to jest taki temat tak naprawdę do takich kpin w wykonaniu pana Ryszarda, bo problem jest dość poważny. Problem alkoholizmu w Polsce też jest poważny. Nawet kolega Bobas coś na ten temat mógłby powiedzieć. Chyba. Chociaż on nie na stacji benzynowej chyba. Wiesz co, to trudno powiedzieć tak naprawdę. No bo widzieliśmy faceta na wielkiej państwowej uroczystości. Skąd przyjechał, nie wiemy. Tak, no więc właśnie. Skąd przyjeżdżamy, dokąd zmierzamy. Nawet tak można powiedzieć. No bo jak pan Rysiek mówi, bo od biedy w niektórych silnikach jakby wlał wysokoprocentowy, to może zastąpić benzynę. Jakby co, bo to trochę by trzeba przerobić. Ale tak, żeby od razu w siebie? Nie wiem, nie wiem, z kim jeździ pan Rysiu. Panie Ryśku, no przecież jak pan wobec pani Joanny
takie rzeczy będzie mówił, to ona nie wypuści pana z domu, bo pomyśli, że jedzie pan na stację nie zatankować, tylko zatankować. No właśnie, a pani Joanna z kolei, to pamiętasz pana Kasprzaka z Obywateli RP i tak dalej, woziła w bagażniku na teren Sejmu, więc... A oni tam mieli jakiś wężyk? Co mieli? Jakiś wężyk? Ja nie wiem, co oni robili w tym bagażniku, bo tam dwóch było, dwóch nie, w sensie taki, bo... A, że ciągnęli? No te wszystkie dowcipy tam... były ze znanymi osobami typu Jan Himilsbach, Zdzisław Maklakiewicz, że tam jak zamknęli, to przez dziurkę od klucza wężykiem. A, wężykiem, Jasiu, wężykiem. Taki dowcip też był. Ale nie rozstajemy się teraz z panem Ryszardem. Teraz sprawy będą bardziej obyczajowe w naszym programie. Państwo z pewnością ale wiedzą, żeby aż tak otwarcie? Ale co? No o tym związku. Jeszcze nawet nie powiedziałem o jakim, ale to już teraz państwo na pewno umierają z ciekawości. No wie pani, ja mam taką jedną posłankę, która codziennie mnie zaczepia na Twitterze, w związku z tym... A która? Bo jakoś mi to chyba umknęło mojej... No to, że pani umknęło, to nie będę pani mówić. No to skoro tak no, można przeczytać na Twitterze, no to Boże ty mój. Kto tam pana zaczepia cały czas? Taka posłanka lewicy, ale wie pani, to chodzi o to, że powstaje wrażenie... Anna Maria? Że, tak jest. W związku z tym powstaje wrażenie, że to jest wielki spór, no ale ja to rozumiem, zakładam, że no, po prostu dobrze się czuję, jak zaczepi, a ja wtedy... Ale muszę... tak w realu też tak pana zaczepia? Nie zdarzyło mi się z nią rozmawiać. Ani razu w ogóle? Nie rozmawialiście face to face? Kiedyś w jakimś programie, nie pamiętam, ale tak to nie. Ale tak jak mijacie się na przykład w Sejmie, to nie mówicie. I państwo, cześć, Rysiek, cześć, Anka. W Sejmie się można nie mijać, naprawdę. Tam jeszcze... Ja wiem, byłam tam wiele naprawdę. Razy, no, ale z drugiej strony aż tak dobrze nie jest. No. A poza tym... Nie, wie państwo, naprawdę to jest tak, jakby że... ktoś chciał z kimś porozmawiać, to spokojnie... To absolutnie. I jest przecież sala chociażby sejmowa. Można podejść i się umówić. Tam się bardzo łatwo odnaleźć. To wiadomo, gdzie ktoś... Jeżeli idzie. Ktoś kogoś szuka, to odnajdzie, ale ktoś nie szuka, to może nie wpaść na niego. A pan Rysiek taki obcesowy. Zamiast powiedzieć, że tam jakiś tajny sygnał dać. A, mrugnij 3 razy. O! Albo wiadomość pod doniczką. I to oznacza, że spotykamy się na przykład w pobliżu gabinetu pani senator, nie, marszałek senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, bo ona nie lubi, jak się pod jej drzwiami ktoś tam rozmawia. No, zależy, co tam by chcieli robić. No a ta historia znajomości pana Ryszarda i pani Anny Marii już troszeczkę przypomina niewolnicę Izaurę. To pan Ryszard Leoncio i pani Anna Maria, czy Izaura Żukowska, Anna Izaura Żukowska. Bo najpierw pan Rysiek powiedział, że pani Anna Maria napisał, że wstaje zirytowana i budzi się. Przepraszam, wstaje, ale kładzie się zirytowana. Przez to, co jest między nimi? Właśnie, nie wiem, znaczy, czego nie ma między nie wiem, czy przez to i nie wiem, czy on tam jest w ogóle na tym terenie, gdzie ona wstaje i się kładzie, czy on po prostu to przez lornetkę jakoś tam obserwuje, czy krótko mówiąc, podgląda panią Annę Marię. No i mieli się teraz spotkać przecież w jednej z telewizji komercyjnych i pan Rysiu napisał, że się bardzo na to cieszy. A co pani Żukowska, jak chcesz się spotkać, Rysiu, to w środę mamy Sejm, możemy się spotkać w Sejmie. No to pan Rysiu, że się cieszy. I potem napisał, że już się nie cieszy, bo pani Anna Maria... Jednak, jak to się mówi, chyba spękała, albo po prostu no, coś się tam zaświtało w głowie, że czego ten Rysiek może chcieć od niej. Albo... Po wywiadzie na przykład i nie przyszła na ten wywiad. Odwołała go kulturalnie albo... i pan Rysiu został z ręką w koszu. Albo było tak, że pan Rysiek wie, że pani Anna to tam czasem ogląda. Hmm. Jakby tak się zadeklarował, zbyt otwarcie, to ręka, noga mózg na ścianie. Aż tak. No, mogłoby tak być, ale tutaj nie bardzo chciał się chyba przyznać, uczucie? Wiesz? Czy takie... Szczere? No. Takie szczere, myślę, jak książka Szczerze pana Donalda Tuska, czyli takie półszczere troszeczkę, a pół nieszczere. No mówi się, że kto się lubi, ten się czubi, ale tutaj państwo... Zresztą, czy tu chodzi o coś prywatnego? Nie wiem, chyba chodzi po prostu o to, że pan Rysiek ciągle składa ultraliberalne propozycje i mówi, blokuje mi to Lewica, a Lewica mówi, Rysiek niczego nie zrozumiał z poprzednich przegranych przez Platformę wyborów i nie wie tego, że w Polsce liberalizm już nie jest tak popularny, choćby nie wiem, co miał opowiadać Donald Tusk o demokracji liberalnej, czy tej walczącej oczywiście. Ale tu pan Rysiek trochę przesadza, dlatego że to, że my na przykład o tym mówimy, ale różne media o tym mówią, to powoduje, że im się opłaca wzajemnie. A, że jest zainteresowanie. Oczywiście. Czyli jakieś fotki z Madery jednak by się przydały. Żeby to zainteresowanie i ich pozycja wtedy rośnie. Rośnie. Obydwojga. A, no ale wtedy pani Joanna może maleć. Interweniować. No, na razie maleć w oczach, a potem to zainterweniować.
i wsadzi go do tego bagażnika, tym razem pana Ryszarda Petru. Kurczę. I tak będzie jeździć z nim i jeszcze przejedzie, pojedzie na stację. Ach. I zrobi to, co pan Rysiu mówi, że wolno. Bo ty zakładasz, że pan Rysiek nie jest w stanie racjonalnie pani Jannie wytłumaczyć, że on to robi służbowo albo w celach marketingowych. Tak zakładam. Aha, i że ona mu nie uwierzy po prostu. Tak, albo że w ogóle nie bardzo chce z nim rozmawiać chyba tak prywatnie, no bo to potem nie wiadomo, wiesz, no, można się umawiać na spotkanie z różnymi osobami, ale ci ktoś ciągle przekręca, chce błysnąć i ciągle przekręca, ciągle. I panie Ryśku, moja rada jest taka, jeśli pan chce z tymi swoimi przekręcankami umówić się z jakąś panią znaną w Polsce i ma to nie być pani Joanna, pana aktualna, to niech pan się umówi z panią Kidawą Błońską. Wtedy, jak oni zaczną przekręcać, to on powie Misiek, a ona powie Magdalena. Ale jak, przecież jesteś Małgosia, ojej, pomyliłam się, ale ty też nie jesteś Rysiek, ty jesteś Dzisiek, ojej, pomyliłem się. I w ten sposób, tymi pomyłkami, troszeczkę jak w filmie Fisher King, pamiętasz? Pamiętam. Tam była blondynka, aktorka Amanda, nie pamiętam nazwiska, i Robin Williams. I oboje byli tacy troszkę niewydarzeni i to ich połączyło. Aha. I wtedy rzeczywiście to uczucie było szczere. A można przerzucić się na panią Klaudię Jachirę? No nie wiem, jeśli zobaczy te sceny, które ja widziałem w jednym z seriali z panią Klaudią Jachirą, gdzie grała pielęgniarkę w szpitalu psychiatrycznym, jak ja bym ci pokazał, co ona robiła, Staszek, to dzieci musiały odejść. Nie widziałem. Fartuch, fach. Nie widziałem. Ciach, rzut na pacjenta. To ma w karierze coś takiego? To jest najlepsze, co ona ma w karierze. Nic lepszego już w życiu nie zrobiła. Nic. Ja oczekuję, że będzie dalszy ciąg tej historii. Wskażesz mi źródło. Oczywiście, ja wskażę ci, no i co, może razem poglądamy, bo to się fajnie ogląda. Aha. To się naprawdę fajnie ogląda. Świetnie. No teraz, skoro jesteśmy przy lewicy, no to któż ulubione w Polsce... zajęcie lewicy, tak. Brak zajęcia. Tak jest, 4-dniowy tydzień pracy, a może 3-dniowy, a może 2-dniowy. Ja osobiście jestem za 1-dniowym. Przez ostatni tydzień minister rozwoju i technologii urządził sobie medialny festiwal lamentu na temat tego, jak 4-dniowy tydzień pracy zniszczy polskie przedsiębiorstwa. Ja chciałbym panu ministrowi powiedzieć, że w trakcie, kiedy on wypłakiwał się w rękawy kolejnych dziennikarzy i dziennikarek, polskie firmy praktykują 4-dniowy tydzień pracy. Firma Herbapol wprowadziła taki pilotaż. Polski oddział międzynarodowej finansowej korporacji Deloitte'a wprowadził 4-dniowy tydzień pracy. Zachęcam pana ministra do kontaktu też z tymi firmami, bo one nie robią tego z altruistycznych pobudek, robią dlatego, że to się opłaca, bo pracownicy mniej chorują, rzadziej chodzą na L4, są bardziej wydajni, ale też rzadziej zmieniają pracę, bardziej są przywiązani do jednego miejsca, na tym przedsiębiorstwom zależy. Dlatego my już nie tylko o tym mówimy, nie tylko to postulujemy. Nasz prezydent Krzysztof Kukucki wprowadził taki program, taki pilotaż we Włocławku. Proszę zapytać pracowników, czy im się to podoba, czy nie. Znowu tu jakaś mina jest. Mina pani Anny Marii? Nie, mina nie. W ogóle, jakaś w sensie... taka mina wybuchająca. A, nie wypał. No bo tak, jak oni mówią, ci lewicowcy, że ludzie jak 4 dni będą pracować, to samo będzie. Tak. To jaki to jest komunikat, że oni się lenią w tej robocie? No jeśli nic mało nie tego, nawet nie, że taki sam, że wydajność jest lepsza przy 4 dniach niż przy 5. To przy 3 będzie lepsza niż przy 4. A przy 2 jeszcze lepsza. Tak, i dlatego ja jestem za 1-dniowym tygodniem pracy. No ale to trochę obraźliwe jest dla tych wszystkich, którzy zasuwają. Ale na skąd oni mają to wiedzieć, że zasuwają, jak to jest państwo, są państwo z lewicy, oni nigdy w życiu nie zasuwali. Wiesz. Racja. Oni to jest po prostu zerowy tydzień, zerodniowy tydzień pracy. No. Co to jest praca. I wtedy mogą sądzić, że po prostu tam przez 2 dni z boku na bok i tak. A może coś dzisiaj zrobimy, bo to jest indyk mrożka. Siedzą w tej knajpie. Tak. I a może by tak coś zrobić, ale nie, bo się zmarnuje, to może nie. Nie opłaca się, ale po co, będzie padało, to nie, będzie słońce, też nie. Tak. To czysty indyk. Ewidentnie, przepraszam, lewicowa ławeczka w tym indyku mrożka się pojawia, ale tutaj jaśnie państwo z lewicy sami przyznali, że to są na razie eksperymenty. To ja jednak bym wolał, żeby tego typu eksperymenty właśnie każda firma, jeśli chce takiego eksperymentu, niech to bierze na klatę, a nie, że całe państwo. Znaczy mamy robić eksperyment na państwie, to już Lenin go robił i to bardzo źle się skończyło. No właśnie, ale może w lewicy dadzą swoim pracownikom 4-godzinny dzień pracy i zapłacą tyle samo. 4-godzinny dzień pracy czy 4-dniowy tydzień? 4-dniowy tydzień. Ale to jest bardzo dobre, Staszku. 4-dniowy tydzień pracy i w każdym dniu 4 godziny. Z czego 3,5? Jakaś przerwa na lunchy, coś tam takiego. No. Państwo, pani Anno Mario, panie Michniku, bo to był pan Michnik,
tylko nie ten. No tak. To umawiam się, czyli nie pozdrowi brata, bo to ten młody. Tak. Starszy ma pozdrowić brata, a już brat, ten już brata już na szczęście diabli wzięli. To wy zacznijcie od swoich biur i my będziemy się przyglądać, jak ten eksperyment wspaniałe efekty daje, bo na pewno da wspaniałe. Ale równie wspaniały efekt musi przynieść państwu nasz kolejny materiał. W roli głównej wystąpi pani Renata Grochal, kiedyś Gazeta Wyborcza, obecnie Newsweek, a jej rozmówcą będzie pan Zbigniew Bogucki z PiS. Proszę posłuchać, jak dziś wygląda poważne dziennikarstwo w mediach publicznych. Naszym gościem jest dzisiaj Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, adwokat i być może kandydat na prezydenta. Dzień dobry, panie redaktor. Witam wszystkich słuchaczy. I słuchaczki. I słuchaczki. Słuchacze to te feminatywy. Oczywiście wszystkie panie, nawet w pierwszej kolejności witam. I widzów, i widzki, bo można też nas na YouTube oglądać. Jarosław Kaczyński mówi, że kandydat PiS na prezydenta musi być młody, wysoki, okazały, przystojny i obyty międzynarodowo. No to jedziemy od początku. Ile pan ma lat? Ojejku, tyle razy już były te pytania zadawane. Myślałem, że o czymś innym poważnym porozmawiamy, w sensie takim... To Jarosław Kaczyński niepoważne kryteria ustala? Ile pan ma? Ja do siebie podchodzę z wielkim dystansem. Mam 44 lata, no ale to naprawdę, panie redaktor, będziemy teraz... Ile pan ma wzrostu? Słusznego wzrostu, mam nadzieję, 1,83 m. A jest pan okazały? No to już musiałaby pani ocenić jako kobieta, no ja mnie nie wypada przecież. No nie, no jak pan siebie ocenia? Nie, no przecież nie będę. A jest tutaj, pan przystojny? Nie jestem, no to tym bardziej. Ja zawsze mówię, że jeżeli tak inteligentna i piękna kobieta jak moja żona jakiś czas, paręnaście lat temu wyszła za mnie, no to znaczy, że przynajmniej mojej żonie się podoba. Dla mnie to jest najważniejsze, reszta mnie. A może Karol Nawrocki jest przystojniejszy od pana? A to musi pani zapytać, musi pani taką opinię. No, Jarosława Kaczyńskiego muszę zapytać. Bo nie, to on nie jest. Ale przecież te kryteria, które wskazał pan prezes, one wynikają nie z jakiegoś widzimisię, tylko wynikają z badań, które zostały przeprowadzone i takie były wskazania Polaków. No, pani redaktor Grochal ewidentnie chciała tutaj upokorzyć posła Boguckiego. Ja tak zadaję sobie tylko pytanie, czy gdyby tam siedziała jakaś pani, już nawet nie mówię, żeby to była pani z Platformy Obywatelskiej, z dowolnej partii, czy pani Grochal też by w ten sposób się dopytywała, czy pani ma się za ładną, czy pani ma się za taką, czy pani ma się za siaką. W pewnym momencie cała kariera pana Boguckiego zawisła na włosku, przynajmniej w moich oczach, kiedy on zaczął zdanie od tego: jeśli tak piękna, inteligentna kobieta, i ja się zapędzam, ja sobie wszystkie włosy chciałem wyrwać. Grochal? Myślałem, że to jest o pani Grochal i po prostu zamarłem. Ale okazało się, że nie, że to jednak nie jest tak, że wiesz, pisowiec przyszedł i tam po prostu kłamie. No bo to by było potworne kłamstwo. Zarówno jeśli chodzi o to, jak i o to. Bo jeszcze powinny być pytania pogłębiające. Czy w szkole podstawowej wszystkie dziewczyny chciały się z panem umawiać albo siedzieć w jednej ławce? No bo to by o czymś świadczyło. Ale czy w liceum? Nie wydaje się, że to było takie troszkę freudowskie u pani Grochal, że to jest jakaś tęsknota jednak za okazałym mężczyzną? Tak mi się wydaje, no bo tak w ten sposób prowadzić rozmowę. Przecież akurat Jarosław Kaczyński dokładnie mówił, o co chodzi, że Polacy oczekują kogoś takiego, a nie, że ja oczekuję, ja Kaczyński, czy my PiS. Tylko, że taki jest nawet model, że tak powiem, pożądanego przez społeczeństwo prezydenta. A ta usłyszała o pożądaniu i po prostu wiesz, a ile pan ma, a lubi pan tak, czy lubi pan tak, a jakby pan wolał, tędy czy tędy, a gdzie pan najbardziej lubi? Brakło tych pytań. A pan poseł Bogucki starał się powiedzieć, że to jest na podstawie badań. Ale, no, ale pani Grochal się nie bada chyba, po prostu, i to jest potem problem. A czy pani Grochal też, jak występuje publicznie, to na przykład komentuje jakąś politykę, bo komentuje w różnych miejscach, to jej rozmówcy pytają ją, a jest pani ładna? Myślę, że nie. A jakiego wzrostu jest pani? A jaki obwód tego tam? Myślę, że nie. Natomiast na pewno, jeśli chodzi o tak zwany mental, pani Grochal przyjmuje pozycję na wcisło. Najgorsze jest to, że jego ekscelencja... Nie wiem, czy państwo zauważyli, to tak króciutko. Totalnie olał po prostu. No bo to za nisko się ukłoniła. No to co on będzie się rozglądał? Takim ziu!
Tak, ale to za panią. To by ma się oglądać. Nie, pani... to by odkopnął, bo by powiedział, że o, coś mi się tu pałęta. Tego nie wiem, czy tak by powiedział. Natomiast ja pamiętam, że... Znaczy wiem, że pan Tusk to takich pań wcisło. Przepraszam, że tak mówię, ale to może mieć na pęczki. No pani Kolenda Zaleska, gwiazda TVN24, biegła z nim, żeby robić wywiad. I pamiętam, że tak oddychali ciężko, że gdyby obraz wysiadł, to ludzie by mieli takie skojarzenia, że to nawet lepiej nie kontynuować tego wątku. Pani Monika Olejnik na korytarzu to się ściskała nawet z panem Tuskiem, pozując do fotografii. A bo ona lubi takich ludzi. Ona się kiedyś z Urbanem ściskała. Nawet nie wiem, czy z Jaruzelskim się nie ściskała. Na pewno by chciała, no, tak mi się wydaje. Michnik się ściskał w Zastępstwie. A, no to ona z Michnikiem, Michnik z Jaruzelskim. No i wszystko w wielkiej, jednej, pięknej rodzinie. Pięknie się kłania pani Wcisło. My się też państwu, tak jak przed panem Tuskiem. Dobranoc. Przed państwem możemy. Dobranoc.